Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Obliż prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3. W tym zadaniu skorzystamy z klasycznej definicji prawdopodobieństwa, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc zdarzenia A przez moc zdarzenia omegi, gdzie moc zdarzenia A oznacza liczbę zdarzeń sprzyjających, a moc omegi oznacza liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. Zacznijmy od ustalenia omegi. Omega to są wszystkie możliwe liczby dwucyfrowe, wszystkie liczby naturalne dwucyfrowe. To ile mamy takich liczb? To jest wszystko od 10, że sobie wypiszemy, od 10 poprzez 11, kropki, 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 aż do 99. No i częsty błąd, jaki ludzie popełniają, to mówią, że jest ich 89, bo 99 minus 10 to jest 89. Otóż nie, tych liczb jest 90, bo zaczynamy liczyć od dziesiątki. Dziesiątka jest pierwszą liczbą, jedenastka jest drugą liczbą, dwunastka jest trzecią, czyli jakby ta ilość tych liczb jest o jeden więcej niż tu się wydaje. A jeszcze prościej to jest policzyć w ten sposób. Liczby dwucyfrowe to mamy dwie kreski. Na pierwszej kresce możemy podstawić dowolną cyfrę od 1 do 9. Jedynkę, dwójkę, aż do 9. Na drugiej kresce mogę postawić dowolną cyfrę od 0 do 9. Zobaczmy, od 1 do 9 mam 9 możliwości, od 0 do 9 mam 10 możliwości, czyli w sumie jest 90. Pamiętajcie, żeby nie popełnić błędu przy liczbach naturalnych dwucyfrowych. Jest ich 90. Czyli omega nasza to jest 90. Teraz zbiór zdarzeń sprzyjających i wypiszmy sobie elementy. Chodzi tutaj o elementy mniejsze od 40 i podzielne przez 3. O liczby naturalne dwucyfrowe mniejsze od 40 i podzielne przez 3. Pierwszą taką liczbą jest 12 i tutaj sobie najłatwiej będzie wypisać. Później jest 15 i dodajemy o 3, czyli 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39. Ile jest tutaj możliwości? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 możliwości. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A, czyli 10 zdarzeń sprzyjających przez 90, 10, 90, zera się tutaj skracają. Mamy 1/9 i to jest odpowiedź. Odpowiedź do zadania P od A równa się 1/9.